Umowę z organizacjami pozarządowymi na wsparcie ich zadań podpisał w piątek Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Chodzi o dotacje na organizację działań z zakresu kultury, zdrowia, sportu i turystyki. To wsparcie dla instytucji, które wspomagają i wyręczają samorząd w wielu zadaniach. Dla nas jest to wielkie też odciążenie, bo w innym przypadku musielibyśmy my tymi zadaniami się zająć, po prostu przeprowadzić pewne procedury, procedury wyłonienia, powiedzmy, wykonawców poszczególnych zadań, rozliczenie i sfinansowanie, a tak przekazujemy po prostu środki finansowe i wymagamy tych czynności wówczas od tego podmiotu, który ma też możliwość wykazania się, może też zdobyć środki finansowe z innych źródeł na te same przedsięwzięcia i można w ten sposób tych przedsięwzięć różnego rodzaju zrobić więcej i też organizacje pozarządowe i różnego rodzaju podmioty angażują się, bo one wykonują właśnie ten swój własny interes, do którego zostały powołane, czyli ustawowe zadania danej jednostki, wspierają ten sam nasze działania gminy na rzecz oczywiście naszych mieszkańców, na rzecz chociażby tutaj turystów, którzy latem do nas przyjeżdżają, ale głównie na rzecz naszych mieszkańców. W tym roku pieniądze w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego otrzymały Fundacja Art SOS Alicji Roszkowskiej na piątą edycję festiwalu Wigrosfera oraz Fundacja Wigre Pro na klimatyczne wieczory w Wigrach. W dziedzinie promocji i ochrony zdrowia Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, Suwałki na program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc i Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Suwałkach. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Modę na Życie bez Uzależnień oraz Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, Suwałki Manufaktura Abstynencji. W dziedzinie turystyki i krajoznawstwa dotacje otrzymały Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach imienia Jerzego Klimko na zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych na kąpielisku PTTK w Starym Folwarku nad Jeziorem Wigry. Jak mówi Mirosław Zajko, prezes WOPR, 8 tysięcy złotych, które otrzymała instytucja, to nieduża kwota, ale w myśl zasady ziarno do ziarna WOPR cieszy się z każdej pomocy. Przyznana została dotacja w wysokości 8 tysięcy złotych. Tutaj na drużynę WOPR, która działa na terenie Jeziora Krzywe, Czarne, Dąbrówka i Huta. Będą to patrole łodzią motorową, głównie w dni weekendowe, w okresie wakacji. Ja cieszę się z każdej złotówki, którą dostajemy, możemy ją dołożyć do innych środków, które posiadamy i realizować swoje zadania statutowe, które polegają na zabezpieczeniu obszarów wodnych. Suma przyznanych dotacji to ponad 107 tysięcy złotych.